Witam Cię ponownie. Zakładam, że przećwiczyłeś sobie wszystkie ćwiczenia, które przygotowałem dla Ciebie. Dlatego jakby na tym obrazku się zatrzymaliśmy. No więc spróbujmy teraz zrobić do tego pytanie i oczywiście przeczenie. No więc dla przypomnienia, jeżeli mamy I run important meetings, no to jest pierwsza osoba, więc tutaj nie będzie filozofii, powiemy do I run meetings. Jest to trochę dziwne, żeby pytać się samego siebie, czy ja przeprowadzam spotkania, więc możemy powiedzieć do you run meetings, czy ty przeprowadzasz spotkania. To jest jedno. Gdybyśmy mieli na przykład zdanie it's important meeting, czyli jest to ważne spotkanie, to będzie is it important meeting, czyli jest to, to jest ważne spotkanie. No i w tym momencie to jest właściwie wszystko. Czyli tutaj macie czasownik być, natomiast tutaj jest wszystkie pozostałe czasowniki. Ta zasada jest złota, dlatego sugeruję jej się trzymać. Domniemam, że na pewno są już jakieś osoby, które jakby zauważyły błędy tutaj, ponieważ no błędy, można powiedzieć, można tego się trzymać i też nie trzeba, jakby na początku przynajmniej. Powiem oczywiście, dlaczego jest to ważne, a mowa o czymś takim jak a, AN i D. To jest taka typowa rzecz w języku angielskim. Zaraz wytłumaczę, jaka jest różnica. To może sobie usuńmy, żeby mieć trochę więcej miejsca. AN D świadczy o tym, że na przykład, jeżeli mamy powiedzmy auto, mamy na przykład, no niech będzie ten meeting, tak, to spotkanie. I mamy na przykład, no niech będzie, nie wiem, no niech będzie balcony, na przykład balkon. Czyli czego tu brakuje? Brakuje nam właśnie tego A, AN i D. Jeżeli my słyszymy tutaj car, czyli to jest poprawna wymowa car, i słowo zaczyna się na k, to jest spółgłoska. I spółgłoski będą jakby poprzedzone A, czyli będzie a car, czyli tutaj dopiszemy sobie a car. Jeżeli mamy meeting, no to tak samo spółgłoska, czyli a meeting. Balcony, wiadomo, balkon. Co to oznacza? To oznacza, że to jest jakieś, czyli tak naprawdę jest to rzecz, która jest w ogóle jakby nieznana, której nie zna odbiorca albo nie wie odbiorca. Czyli jeżeli ja komuś mówię, że na przykład, nie wiem, mam jakieś spotkanie, czyli mam spotkanie, powiem I have a meeting, czyli mam spotkanie. Albo uczestniczę w spotkaniu, jeżeli jakby przeprowadzam to spotkanie, no to I run a meeting analogicznie. Więc tutaj potrzebne nam to A i tyle. Jeśli chodzi o AN, to jest samogłoska. Czyli w przypadku na przykład, że nie wiem, przykładowo ear, tak? Czyli ear to jest ucho, czyli będzie an ear. Dlatego napiszemy sobie an ear i an ear oznacza ucho. Ponieważ tu mamy samogłoskę, czyli E to jest samogłoska. Ale słyszymy I. Dlatego musimy patrzeć na to, co słyszymy, a nie co widzimy. Dlatego wymowa no, również jest ważna. Więc an ear oznacza ucho. I to jest jakieś, które odbiorca na razie nie wie, ponieważ mamy dwoje uszu, prawda? Dlatego odbiorca nie będzie wiedzieć, o które ucho nas powiedzmy boli. W przypadku D sytuacja już jest jasna, czyli rzecz, którą odbiorca zna. Czyli już mamy tutaj przeciwieństwo. Dlatego AN i tak samo D. Możemy sobie oczywiście tutaj napisać. Jest trochę chaos, ale myślę, że jest ok. Czyli rzecz, którą odbiorca zna. Czyli jeżeli ja mówię, że na przykład powiedzmy, zróbmy sobie takie zdanie. My ear hurts, czyli to oznacza moje ucho boli. Tak? Czyli moje ucho to jest to nasze it, prawda? Czyli to. Czyli tak jak mówiłem, że my ear, my computer, mój komputer, my friend,
mój znajomy czy przyjaciel, to oznacza, że tutaj jakby mamy to it, czyli I, you, he, she, it. Tak? It hurts jako boli, trzecia osoba, present simple, więc dokładamy eskę. Tak jak mówiłem wcześniej, słowo hurt oznacza boleć.